Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Adam Tak. Dziś porozmawiamy sobie o ćwiczeniach na mięśnie kończyn dolnych i obręczy biodrowej. Pierwszym ćwiczeniem, które chcę Wam dzisiaj pokazać, jest lift side, czyli odwodzenie nogi do boku. Jak wykonać to ćwiczenie prawidłowo? Stań w pozycji wyjściowej, stopy na szerokość bioder. Przenieś ciężar ciała na jedną nogę, ja przeniosę ją na lewą. I kiedy już mam stabilną pozycję na lewej nodze, odwodzę prawą do boku. Pamiętaj, żeby nogę unieść maksymalnie, myślę, do kąta 45 stopni. Palce stopy, którą ćwiczymy, skierowane są na wprost. To samo ćwiczenie możesz wykonać na drugą nogę. Pamiętaj, że jest to ćwiczenie na mięsień pośladkowy, i średni i mały, czyli mięśnie, które są odpowiedzialne za odwodzenie naszej nogi do boku. W związku z tym pilnuj, żeby palce tej stopy były skierowane cały czas do przodu. Błędem w tym ćwiczeniu, jeżeli chcemy aktywować te mięśnie, o których wcześniej wspomniałem, jest rotacja nogi w stawie biodrowym, co niestety najczęściej ma miejsce. Kolejnym ćwiczeniem, które chcę Wam dzisiaj zaprezentować, jest ćwiczenie na mięsień pośladkowy wielki, czyli lift back. Ustawiasz się w pozycji wyjściowej i unosisz nogę do tyłu. Pamiętaj, żeby nie unosić nogi zbyt wysoko, tak żeby nie angażować pleców. I opuszczasz. Unosisz i opuszczasz. Palce stopy skieruj do przodu, ewentualnie możesz delikatnie stopę zrotować na zewnątrz. Najczęstszym błędem, jakie wykonujecie podczas tego ćwiczenia, jest zdecydowanie zbyt wysokie unoszenie nogi, co prowadzi do przeprostu w odcinku lędźwiowym, jak widać w tej chwili. Jest to dość szkodliwe dla naszego kręgosłupa, dlatego zdecydowanie odradzam taką wersję. Kolejnym, ostatnim ćwiczeniem, które dzisiaj Wam zademonstruję, jest lunge back, czyli wypad do tyłu. Przyjmujesz pozycję wyjściową, kiedy stopy są równoległe do siebie i pamiętaj, żeby tę odległość między tymi stopami zachować. Noga idzie do tyłu, uginają się kolana. Doprowadzasz do tego momentu, kiedy w stawie kolanowym zarówno nogi tej, która jest z przodu, jak i z tyłu, jest kąt prosty. Kiedy wracasz do góry, mocno napinasz mięśnie stopy, odpychasz się i wracasz do pozycji wyjściowej. Mam nadzieję, że wskazówki moje przydały się Wam chociaż troszeczkę i teraz ćwiczenia będą dla Was o wiele bardziej przyjemne i zrozumiałe. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania i uwagi, piszcie w komentarzach, co chcielibyście, żebyśmy dla Was jeszcze nagrali i pokazali. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć!